Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kartą na dzień dobry. <śmiech> przepraszam, <śmiech> czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 26 czerwca 2024 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytanie bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was, na ten konkretny dzień, na ten konkretny czas. No i 100 lat, 100 lat, wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą dzisiaj urodzinki, spełnienia marzeń kochani, niech Wam się darzy, życzę Wam wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. No i zobaczmy, dzisiejszą kartą na dzień dobry jest piątka kielichów. Kochani, jakieś smuteczki chwilowe mogą nas dopaść, yy, jakieś żale, jakieś smutki, szczególnie jeśli chodzi z, y, o przeszłość, bo Piątka Kielichów mówi o przeszłości, więc może powrócić jakieś wspomnienie, może powrócić jakiś żal do siebie, do kogoś, możemy żałować podjęcia jakiejś decyzji, yy, może przypomnieć nam się coś smutnego i kochani, trochę nam to popsuje humor, od razu Wam powiem. Piątka Kielichów jest właśnie troszeczkę taką energią, że no, psuje ten humor, psuje humor. Bo um, sprowadza na nas właśnie jakieś takie nostalgiczne wspomnienia, w których rozpamiętujemy jakieś stare czasy, rozpamiętujemy to, co było. Um, żałujemy tego, co było, żałujemy tego, co nie jest, żałujemy podjętych właśnie decyzji, żałujemy jakichś spotkań, żałujemy, że coś zrobiliśmy, czegoś nie zrobiliśmy, coś powiedzieliśmy, czegoś nie powiedzieliśmy, ktoś coś powiedział, ktoś czegoś nie powiedział, wiecie, to jest takie rozpamiętywanie właśnie z piątką kielichów. Ogólnie za dużo się o tej karcie roz, rozwijać nie będę, bo to dotyczy tak naprawdę każdej sytuacji. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, no to możemy rozpamiętywać właśnie jakieś sprawy, stare sprawy, w których podjęliśmy jakąś decyzję i przez którą czujemy się nieszczęśliwi. Na przykład podpisaliśmy, podpisaliśmy jakąś umowę, <laughs> która okazała się dla nas niekorzystna yy, i teraz siedzimy w pracy, której nie lubimy, albo kochani, wręcz przeciwnie, nie podpisaliśmy jakiejś umowy, nie skorzystaliśmy z jakiejś okazji, która mogłaby odmienić nasze życie, tak? Także dzisiaj możemy coś takiego kochani rozpamiętywać. Tak samo w związkach yy, możemy rozpamiętywać sytuację z naszym partnerem, z naszą partnerką, że kiedyś coś powiedział, a czegoś nie zrobił, a, a ja na to liczyłem, ja na to liczyłam, tak? Albo możemy rozpamiętywać byłych partnerów, były partnerki, jakiejś sytuacji z przeszłości, nawet z naszego dzieciństwa, które owieją nas troszeczkę smutkiem w dniu dzisiejszym, które przypomną jakieś sprawy, które, mm, tak jak mówię, które nie wpłynają, wpływają gdzieś tam na nas, na nas dobrze, ale. Najważniejszą energią płynącą z piątki kielichów jest to, kochani, żeby pozwolić temu przypłynąć i to zostawić. Bo piątka kielichów trzyma nas w przyszłości. To jest karta brama, to jest karta przejściowa, to jest karta transformacji. Mówi, że co się wydarzyło, to się wydarzyło. Ale nie pozwól, żeby właśnie przeszłość wpływała na Twoją przyszłość. Bo mimo, że jakieś kielichy tutaj się rozlały, jest ta trójka kielichów tutaj. Widzicie? One już nie są pełne, zostały wylane, zostały zniszczone. Na niektórych kartach są zniszczone, skruszone, na niektórych kartach pływają w wodzie i ogólnie różne rzeczy się z nimi wydziały, zadziały. Tak samo jak z wami różne rzeczy się zadziały. Ktoś was zdradził, ktoś, ktoś was okłamał, wy nie powiedzieliście jakiejś prawdy. Tak jak mówię, nie skorzystaliście skorzystali z jakiejś okazji. I, um, I to przypadło, i to przypadło, i do tego już wrócić nie można. Ale wiecie co? za wami stoją dwa pełne kielicha i one stoją i czekają, aż się na nie odwrócicie, aż się do nich odwrócicie i na nie spojrzycie. To są możliwości, które są tu i teraz. To są związki, które są tu i teraz. To jest partner, partnerka, który jest tu i teraz. To jest teraźniejszość. To nie jest coś, co było. To jest tu i teraz. Tu leżą szanse, tu leżą obietnice, tu leżą możliwości, tu leży miłość, tu leży przyjaźń, tu leży wasza przyszłość. I ważne jest, kochani, żeby nie skupiać się na tej przyszłości zbyt długo. Jasne, nie ma co jej zapominać, bo dzięki niej, kochani, naprawdę. Uczymy się, kształtujemy siebie. Dzięki temu na przyszłość podejmujemy mądrzejsze decyzje, tak? Albo jesteśmy świadomi bardziej siebie, swoich potrzeb, znamy prawdę o innych. No i różne lekcje płyną właśnie z tych doświadczeń. Oczywiście, że tak. I te, te doświadczenia nie zawsze są przyjemne, ale one kształtują nas i naszą rzeczywistość, i to, kim jesteśmy, i to, kim chcemy być. A przynajmniej pokazują nam, kim chcemy być i co chcemy osiągać. Dlatego tak ważne jest, żeby spojrzeć w tą przeszłość, z Miłością, z akceptacją, z wybaczeniem, wybaczeniem sobie, wybaczeniem innych, i po prostu odwrócić się. bo kochani, jesteście już gotowi, żeby się odwrócić. Nie pozwólcie, żeby właśnie jakieś iluzje, siedzenie w przeszłości, jakieś stresowanie się, co zrobiliście, czym nie zrobiliście, jak to zrobiliście, i tak dalej wpływało na waszą teraźniejszość, bo, bo to po prostu nie ma sensu. To po prostu nie ma sensu możecie przeoczyć coś naprawdę pięknego. Siedząc w przeszłości. Coś naprawdę pięknego, coś naprawdę mm, magicznego, bym powiedziała. <grych> no właśnie, kochani, dzisiaj pewnego rodzaju stresy, zamartwianie się, przejmowanie jakimiś sprawami z przeszłości, jakimiś iluzjami, jakieś lęki mogą z nas wyjść, mogą zagłuszyć nam właśnie tego Bazia Buław, czyli tą nową ścieżkę, nową możliwość, nową drogę, nową. Nowy związek albo reaktywacja jakiegoś związku mogą sprawić, kochani, że nie będziemy widzieć jasno i wyraźnie, że nie będziemy w ogóle widzieć wyjścia z jakiejś sytuacji, że utkniemy gdzieś w czeluściach swojej, swojej podświadomości i w czeluściach tych wspomnień. Nie pozwólcie na to. To jest dzień, żeby raz na zawsze odciąć pewne stresy i uwolnić się od tego, żeby nie pozwolić właśnie tym wspomnieniom, tym uczuciom kontrolować siebie. Przejmować kontrolę. To wy, kochani, jesteście tutaj kontrolu, tą kontrolą. To wy, kochani, decydujecie, co dopuszczacie do swojej głowy, a co nie. Ja wiem, że czasami jest trudno wygonić te negatywne myśli. Oj, wiem, kochani, no jak nikt inny wiem, naprawdę. Ale to się da zrobić. To się da zrobić. I to jest dzień, ten dzień, w którym warto pozbyć się tych stresów, warto nie przywiązywać się do tego, co było w przeszłości, a skupić się na tym, co, tu, co jest tu i teraz. Bo co jest, kochani, tu i teraz, to naprawdę piękne przyjaźnie, piękne współprace. Możliwości, możliwość pojednania z kimś, możliwość połączenia, możliwość znalezienia idealnego partnera, możliwość dobrej współpracy w, w przestrzeni zawodowej czy w przestrzeni e, kochani. Em, Naukowej, tak? W sensie, jeśli jesteście studentami, to możliwość pogodzenia się z przyjacielem, z przyjaciółką, to możliwość cudownego czasu spędzenia ze swoim partnerem albo z rodzicami, z kimkolwiek. To jest to, co Was otacza, kochani. No i tak jak mówię, możliwości, szanse prowadzące do Waszego, jeżeli długo i szczęśliwie. Wiem, za dużo kart na spodzie pokazałam, ale chciałam Wam pokazać, przed czym Was to blokuje, przed czym właśnie ta energia, siedzenie w przyszłości Was blokuje. Dlatego. Puśćcie. Po prostu puśćcie. Przestańcie tego kontrolować. Po prostu puśćcie. I otwórzcie się na to, co właśnie jest tuż za wami, jest na wyciągnięcie ręki. I tylko czeka, żebyście na to spojrzeli. Mhm. Wszystkiego dobrego, kochani. Pięknego dnia Wam życzę. Powodzenia. Puziaki, papa.